Cześć, to Ernest! Ostatniej nocy kwadrans pozmienia sklepu wiadomościach w grze pojawiła się informacja o nadchodzącej nowej broni. Już wkrótce na pole walki w nowym wydaniu trafi rewolwer. Prosty, pewny i potężny. Nigdy się nie znudzi. No i nie mogę się nie zgodzić z wiadomością twórców gry. Rewolwer to bardzo rozpoznawalny klasyk, który chyba każdy potrafi nazwać. Ale czym ten rewolwer będzie różnił się od tego, który trafił do skarbca jakiś czas temu? Już wam mówię. Dzięki bazie Stormshield One wiemy, że nowy rewolwer będzie występował w klasie fioletowej i złotej, co oznacza, że będzie wypadał mniej więcej tak samo jak Deagle. Mam przeczucie, że ta właśnie broń nas opuści w najbliższej aktualizacji, ale to nie jest pewne. Stary niebieski rewolwer zadawał 60 punktów obrażeń co strzał. Nowy za to odpowiednio do klas fioletowej i złotej będzie zadawał 63 lub 66 punktów obrażeń. Co ciekawe, będzie miał dokładnie taką samą szybkostrzelność, co stary rewolwer w aktualnym stanie. Z obecnych statystyk w plikach gry wynika także, że będzie zadawał dokładnie takie same obrażenia strukturą co Deagle. Stąd moje podejrzenia, że Deagle zostanie przeniesiony do skarbca. Nowy rewolwer będzie mieścił w swoim magazynku 6 nabojów na średnią amunicję, z czasem przeładowania od ciut szybszym niż ten stary. I to w sumie wszystko, co wiemy na temat tej nowej broni. Wejdzie ona w aktualizację zawartości, która może być już jutro, ale może być też dopiero w środę. Jestem pewien, że ta aktualizacja zawartości rozpocznie też wyzwania 14 dni lata. Czyli w ciągu kilku dni rozpocznie się nowe wydarzenie. To jednak nie jedyna nowość na liście nadchodzących przedmiotów. W ciągu kilku tygodni na pole walki wkroczy też granat do oznaczania miejsca nalotu. Jego ikony widzi teraz w tle i myślę, że zostanie dodany już za tydzień, ponieważ Epic Games na zmianę doda jakąś broń, a następnie jakiś przedmiot. Tak jak ostatnio. Najpierw wektor, następnie zmiacz burzy, później nowy granatnik, a następnie fontanna obfitości. Teraz rewolwer, a za tydzień nowy granat. W tle teraz widzicie animację, która będzie widoczna po wyrzuceniu takiego granatu. W miejsce, gdzie wyląduje, zostanie wystrzelona rakieta samonaprowadzająca się. Ciekawe. Posłuchajcie kilka dźwięków tej broni. Poza tym za 2 tygodnie powinna zostać dodana nowa automatyczna strzelba. Dzięki Stormshield One wiemy, że strzelba, którą widzi teraz w tle, będzie występowała w klasie szarej, zielonej i niebieskiej. Jedna łuska ma zadawać 4 punkty obrażeń, ale nie wiemy, ile jeden strzał będzie miał łusek. Na pewno za to wiemy, że nowa strzelba będzie mieściła w swoim magazynku 12 nabojów, z czasem przeładowania o pół sekundy dłuższym niż ciężka snajperka. To bardzo długo. W przypadku tej broni też znamy dźwięki przedwcześnie. Posłuchajcie sami kilka z nich. Puszczę wam je do zdjęć tej broni w grze, które udostępnił Boberlix na swoim Twitterze. I to tyle. Te dwa ostatnie przedmioty, które wam przedstawiłem, powinny pojawić się w kolejności, którą wam wcześniej omówiłem. Okej, ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wyświetleniu.